Hej, hej, cześć moi drodzy, witam was serdecznie, z tej strony Space Empiria i gameplay oczywiście z Elite Dangerous na platformie PlayStation 4. Dzisiaj mam dla was ciekawą misję, myślę, że nie będziecie się nudzili, bo robimy nowy poziom, to znaczy nowy poziom w Federacji i w związku z czym ja wykupiłem misję dla floty federacyjnej. Zapłacą mi za to też niezłą sumkę. A misja będzie polegała, jest to misja likwidacji 9 piratów, którzy się tutaj zabunkrowali w jednym z systemów. Za chwileczkę zobaczymy. W związku z tym, że jest to misja militarna, to ja posiłkuję się hotasem. Będzie mi łatwiej po prostu to wszystko wykonać. Statek, jakim to wykonam, to jest Federal Dropship. W związku z czym powinno nie być to zbyt trudne, ale nie jest to niestety Federal Dropship taki w optymalnym ustawieniu, bo brakuje mu sporo elementów. No wprawdzie jakoś tam sobie tutaj go doposażyłem. I jeszcze jedna rzecz, zanim my tutaj polecimy, to ja bym chciał chętnie sprawdzić, czy ja mam wykupione ubezpieczenie na ten statek. Gdzie to się sprawdza? Wydaje mi się, że to się chyba będzie można sprawdzić gdzieś tutaj. Zaraz zobaczymy. Może w statucie? Nie. Shift? A nie, wiecie co? To już chyba wiem, gdzie to najprościej sprawdzić. To można sprawdzić w Ausstattung, chociaż to dłużej zajmie. 1 851 000 mam. Natomiast tutaj. Zaraz zobaczymy. No tak, 50 tysięcy jest ok, czyli tutaj prawie, że by mi nie starczyło. A dobrze byłoby, kurczę, chociaż oddać jakieś dane kartograficzne. I zaraz ruszamy za chwileczkę. O, no dobrze, to sobie sprzedamy właśnie za 121 tysięcy zawsze. Jest troszeczkę. Dobra, słuchajcie, ja już wyłączę kamerkę, bo wam nie jest tutaj niczego potrzebne. I ruszamy. Mamy skoków do pokonania. Zobaczmy ile. 2. Będziemy na tym systemie Lung się zatrzymamy. Tam spróbuję właśnie tą misję wykonać. To jakiś duży statek po tej stronie. Pewnie górniczy. Dobra, zanim on się tutaj rozpędzi. O, już jest. Dobra, co ja muszę tu pochować, żeby wystartować? Spójrzmy w ogóle, co my tutaj mamy, bo ja ostatnio w modułach trochę nagrzebałem. Zobaczcie, szub dyzen, no to 6D, niestety lepszych nie założyłem. Generator jest wprawdzie 5, ale 5B. Shield Cellen Bank mamy 3, a to właśnie. Jeżeli mamy Shield Cellen Bank, to by trzeba było je gdzieś tutaj po prostu założyć może. Dobra. I co w modułach? Zaraz zobaczymy, co byśmy w modułach mogli wyłączyć. Tu jest chyba wszystko powyłączane. To możemy. No może na 2, bo się przyda. Ej. No dobra, nie wiem, może tak będzie ok. Dobra, 4 minuty. Ja tu patrzę cały czas, żeby tu trzymać się na mojego czasu wyznaczonego. Dobra.
zobaczymy właśnie, jak z tą rangą będzie, czy ja będę mógł. Co to za ranga ta nowa, bo nie znam na pamięć. I czy ta ranga co nam daje właśnie, czy daje dostęp do systemu Sol? Wszystko się okaże, wszystko się zaraz okaże. No dobra, jesteśmy na miejscu, tylko zanim ja tutaj cokolwiek zrobię, to sobie muszę przypomnieć sterowanie. Dobra, w pierwszej kolejności przełączanie na... Dobra, teraz przełączanie broni. No właśnie, tak, nie. Next is cel. Dobra, tu mamy cel, a to... Komunikacja z menu. Dobra, jak przełączamy? Cockpit modus. Super cruise. Kurczę, ale jak teraz przełączać się między rodzajami broni? To jest właśnie pytanie. Ha. Chyba tak. Dobra, czyli tutaj na tym i na tym. No dobrze. Tytungsbefehl Scanner. To jest fajna rzecz. To trzeba znowu ustawić na jakimś dostępie do jakąś grupę. Erkundungs Frameshift Unterbrecher. No to jest. Aha, to można, wiecie, powiem wam, że zrobić troszkę inaczej. To damy na dwójeczkę. A to damy na jedynkę. Tak będzie chyba lepiej szło. FSA, dobra, mamy. No i teraz cóż, albo będziemy wyciągali te statki pirackie, albo może będziemy mogli tutaj znaleźć misję. Ale jak widać, o, tutaj mamy... Ten cały system jest nicht erforscht. Dobra, jeśli on jest nicht erforscht, to wiecie co? To zaczniemy może od tego, żeby go troszeczkę zbadać, skoro mamy na nim tak długo być. To ja bym go chętnie zeskanował sobie. Tu jeszcze coś jest. Tak jest. Z 18 planet różnych. W związku z czym nie jest to takie skomplikowane, nie jest takie długie. To jest chyba ostatnia, dobrze. Tutaj mamy też zamieszkałą planetę. Tutaj tak samo. Dobra, mamy już 18. To jest 19. Chyba tutaj już nie ma więcej. Nie ma. Tutaj jest duża. Aż 5 jakichś skupisk ludzkich. Z
stąd też dużo tych piratów tutaj, cała ta frakcja. I flota federacyjna. Nie wiem, co to jest za komunikat. Zobaczymy. Muszę chyba dać do tłumaczenia te komunikaty. Może jakiś inny komputer się założy w końcu na ten statek. Dobra, co jeszcze? Tu, a tu jeszcze coś jest. Z tej strony. O, i ostatnia chyba. Tylko, że trzeba będzie chyba wyjść z tego. I teraz znaleźć. No właśnie, dobrze. Zobaczmy. Brutal, Unforgiven, Cobra. Gesucht, Mission Ziel. No dobrze, to lecimy do niego. Jest daleko, 1400 sekund świetlnych. No ale leci w stronę tutaj. No dobra, dogonimy go. Jest to Cobra. Dobra, już coraz bliżej. A, tutaj nawet mamy cel nasz. Czekajcie, bo ja tu widzę, że mamy Bedrong 3. Wolę tego wyciągnąć, powiem wam szczerze, niż tam wlatywać. Zaczniemy sobie od takiego czegoś. Od wyciągnięcia, tylko muszę bliżej do niego podlecieć, a on tutaj... O, dobra, teraz go dogonię. Bierzemy go. No, tutaj właśnie pełna napięcia sytuacja, więc kurde, włączyłem kamerę, żebyście też zobaczyli zabójcę wszechświata. Dobra, żartowni się ze mnie dzisiaj, kurde, jak cholera. Dobra, kolego. Teraz jak tu ciebie... O, shit! Teraz jak ja przełączyć mam tą broń cholerną? Tak? Chyba tak. Dobra, koleżko, to ty tutaj, no niestety, ja muszę ciebie zlikwidować. Shit. Próbuję mi zwiać. Jest na dole to działko, więc muszę go mieć pod sobą najlepiej. Dobra, musimy go gonić. No
Nie wiem, czego dopadnę. Może. Dawaj, dawaj, czadu. Siedź, zwiał. O nie, no właśnie, to jest to. Słuchajcie, że ten samolot, ten statek mój jest kurde mol za wolny. Mordę jeża. A, nie udało się. Ja pierdzielę. Muszę koniecznie silnik w końcu założyć ten 6A, bo po prostu zostanę za joba z tym, no. Ach, firework wywaliłem. Wiecie, jeszcze tu mi się po prostu... Ja to... Się pewnie dziwicie, czemu tak to wygląda. Normalnie na komputerze osobistym to jest wszystko pod jednym klawiszem, nie? Nie muszę mówić, jak to wygląda, a tutaj to po prostu jest kombinacja różnych przycisków, żeby dokopać się do jakiejś funkcji. Shield Celen, dobra, a gdzie jest ten mój... Czekajcie, Dypel to nie, Merfach Geschütz to nie, Shield Celen Bank, Zeitungsbefehl Scanner, Zusammensetzung to nie. Kurde, gdzie są te? Dypel? To nie. Może tu? Dwa kontakty. I gdzie są te kontakty? Na razie ich nie widzę. No dobra, tutaj jest ten cel misji, możemy tu polecieć. Ale bardziej bym wolał wyciągnąć jakieś statki, no jest ciekawsza zabawa. Tu jest jakiś statek. A nie, to jest agent federalny, to nie bardzo. Na razie jest spokój, więc skupmy może na grze. Tu się coś pojawiło. Delfin to nie. Explorer nie. Eagle jakiś jest. No dobra, zobaczmy tego Eagle'a. Nie, ten nie będzie. Dobra, wracamy tu. Przelecę, pewno. No dobra, może się uda teraz ładnie wlecieć, zobaczmy. Hmm?
co jest? Czemu ja nie mogłem tutaj? Za daleką chyba jeszcze byłem. Dobra. Całkiem możliwe. Pytan, coś tu jeszcze jest w ogóle? Ferdelensy, pytony. No to byłoby samobójstwo, więc ogólnie można byłoby tu powalczyć, ale no nie. Nie przy moich umiejętnościach tutaj i przy tym statku. Zależy, jakie te pytania jeszcze są, nie? Czy to są elity, czy to... No, nie chcę nawet tego sprawdzać. Dwa pytony Ferdelens, resztę nie sprawdzałem nawet. No dobra, będziemy szukać po prostu tutaj tych statków. Kurczę, czy ja coś tu znajdę właśnie? Nie wiem, jak one też się zachowają. Zobaczmy to. Tego. Nie, to jest agent. To też nie. Killback. No, killback to czasami jest i też piracki. Nie wykluczone, nie wykluczone. No kurczę, powiem wam, że tutaj mamy... O, transport federalny, to nie. A prawdopodobnie takie statki trzeba niszczyć, żeby osłabić system właśnie Zacharego Hudsona. To tym się też zajmiemy, osłabieniem innych systemów. Bo najpierw, no chciałem tutaj, kurczę, coś wam jeszcze z tego pokazać. Coś fajnego, jakąś... Icelink Wächter tutaj jest też. Gesucht, find. Imperial Clipper. Żebym ja jeszcze wiedział, jak ja mam ten mój... Kurczę, dlaczego ja nie mam tego? Feuergruppen przecież ja mam ten frameshift. A czemu on jest... Patrzcie, on się wyłączył. Przecież on był pod dwójką. Ha! Ja go nie odłączałem. Dlatego ja go nie mogłem znaleźć. Wyciągniemy sobie tego Icelinga. Ona jest gezucht, więc nic nam tutaj nie grozi. Nie jest to nasz cel misji, ale po prostu można by... To co, no... Myślałem, że za szybko. Muszę potrenować sobie na tych słabszych statkach trochę, nie? Po prostu. Teraz jak my to mamy? Dobra. Aha, można by było... Czekajcie, tutaj właśnie... Te skaner, to uruchomić. Najpierw. Dobra, teraz...
Wciąż, kurde, powiem wam, że to wcale nie jest takie. Wcale nie jest taki łatwy przeciwnik. Tu myślałem, że będzie prosta sprawa. Tu się okazuje, że kurde. Będę zaraz spierdzielał. Ale jaja. Nie dam rady załatwić tutaj tego. Ożeż, kurczę, blady. No, ten statek nie jest taki. Ta siła ognia, no widać, jeszcze. I te tarcze są za słabe. Dobra, poszukajmy innego celu, mamy jeszcze chwilkę czasu. O, Sidewinder, to jest dobry cel. No, tylko że akurat. A kobra może być. O, dobra. Mamy 27 minut. No, fajnie, żeby to jeszcze w tym odcinku się zmieściło. No, zobaczymy, czy tak będzie. On chyba też będzie chciał mnie wyciągnąć, bo widać, że on tutaj na mnie leci. Teraz mnie wyprzedzi. Dobra, ja zwolnię po prostu. Idzie, odwraca się. Zobaczymy, czy ta kobra będzie miała chęć, żeby mnie wyciągnąć. Mhm, chyba tak. Dobra, ja zwolnię, poczekam na niego po prostu. Dobra. Dobra, tym razem nie będziemy go już skanowali, tylko po prostu od razu spróbuję go. Zaatakować. No, strasznie mało mam niestety mocy w tym rozdzielniku energii. Wolny, wolno, wolno idzie tutaj ta ustawianie się na cel.
Pierwszy załatwiony. Dobra, słuchajcie, 30 minut minęło nagrania, więc bardzo krótko, no ale widzieliście, że tam było dosyć sporo zamieszania. W następnym odcinku po prostu spróbuję tutaj dalej powalczyć, powyciągać trochę tych statków. Także zapraszam Was serdecznie. Hej, hej, cześć.